nastąpiła zmiana funkcji tego budynku całego i jest adaptacja z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy społecznej, jak również przewidywane jest, że w tym budynku będzie mieścić się w jego części dom dziecka, ten, który zostanie przeniesiony z ulicy Kolberga. W tym momencie to jest kompleksowa przebudowa i modernizacja całego obiektu. Zakres prac tak naprawdę jest tutaj na tyle istotny, że mówiąc w uproszczeniu, tak naprawdę zostały mury w budynku, natomiast wszystkie instalacje wewnętrzne zostały wymienione. Budynek został podłączony, została zmieniona sposób ogrzewania obiektu, bo dotychczas było ogrzewanie elektryczne, w tej chwili jest ogrzewanie z sieci miejskiej. No i jak również został przebudowany cały dach, została wykonana nowa elewacja wraz z dociepleniem budynku. Wykonano również praktycznie nowe zagospodarowanie, jeżeli chodzi o teren na zewnątrz. Tutaj będzie zlokalizowana winda dla osób niepełnosprawnych. Będą sanitariaty, które również będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych z uwagi na to, że generalna funkcja i charakter tego obiektu ma być właśnie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Bardzo dużo, to jest wszystko. Nie znam.